Wito, witam. 84 litry, jesteśmy ponownie przed moim zbiorniczkiem. Drugi raz. Zmiany małe, delikatne w obsadzie. Mianowicie dotarły tutaj z kostki głupiki. Głupiki dotarły, ale nie... Nie, że po prostu zamieszkam tutaj, tylko troszkę podrosną i oczywiście trafiają do głównego zbiornika, tak jak tutaj ta za Anubiasem, jest taka większa sztuka, to już w sumie mogłem ją śmiało tam wpuścić. Mianowicie musiałem zrobić restart kostki, strasznie się jej zarosło i od pewnego czasu nie mogłem znaleźć tam ani krewetek, ani wyłapać glonojada, ani wyłapać kirysów. I wyszło tak, że no musiałem zrobić ten restart, z tego względu głównie. Po tym restarcie okazało się, że krewetki nie ma tam ani jednej sztuki. No niestety. Nie wiem, popadały, co się zjadło. Nie mam pojęcia, także mi się wydaje, że w sumie to pierwszy raz krewetki miałem. No na pewno jeszcze kupię te red sherry. Tylko po prostu zacznę tam robić regularne podmiany, nie jak to było do tej pory, że bywało, że miesiąc czy tam nawet półtorej nie było tam w ogóle danej podmianki. Druga sprawa, było tam dużo ślimaków. Także nie wiem, czy one tam coś zadziałały z tymi moimi krewetkami. No i cóż, część głupików małych wpuściłem do głównego zbiornika. Część, jak widzicie, około, nie wiem, 40 sztuk. 30 może. Wylądowało tutaj. Cóż jeszcze tutaj wylądowało? No jest zbrojniczek, którego nie mogłem złapać z tej kostki, ta samica. Też ją tu wpuściłem. Teraz są tutaj 4 zbrojniki. No pewnie za dużo, ale chodziło mi o to, żeby sobie ten samiec w końcu wybrał tą samicę którąś. Samice sobie tutaj nie robią nic złego. Bardziej to samiec je tam przegania, czy tam nie wiem co robi. I cóż więcej, spójrzcie co mam, co dokupiłem w końcu. Są i lamparcie, kirysy. Dokupiłem tutaj u siebie. To mi pokazuje. Dokupiłem sobie samiczki dwie. I tam widzicie tego najmniejszego. To jest właśnie ten, którego sobie odchowałem. Mój odchowany kirysek, lamparci. Kupiłem dwie samice, jednego samca. Czyli mam teraz dwa samce, dwie samice, plus ten młody. Ten ciemny, spiżowy, co się chowa za listkiem, on trafi do kostki, do 30. W tej chwili w tej kostce 30 jest dwa te kirysy, para. Ten trafi tam również do nich, ale już go tutaj nie chciałem ścigać i niszczyć sobie akwarium. No jak się domyślacie, ciężko je tutaj złapać, nie? Tak więc nic nie chciałem tutaj więcej interweniować jakoś specjalnie, żeby go złapać, ale tam będzie jego miejsce. Tam w tym zbiorniku w kostce na tą chwilę będą 3 kirysy plus samiec od tej pani mieczy, która wyskoczyła mi z kotnika, przeskoczyła mi tutaj do tych głupików. Pozbyłem się go z głównego zbiornika, żeby dać szansę temu samcowi, który tam został z czarnym ogonem. Już sobie normalnie pływa z tymi samicami, widzę, że tam się za nimi ugania, także pora, żeby je też ktoś zapłodnił, bo strasznie leniwy był ten samec. No a w kostce będzie sobie żył sam samiutki.
z Kirisami. No, myślę, że tam go potrzymam, nie wiem, z miesiąc. Niech tamten samczyk troszkę nabierze pewności, ten niech troszkę skruchsieje, skruchleje, czy jak zwał. I wtedy trafi również do głównego zbiorniczka. Cóż wam mogę jeszcze powiedzieć o tym zbiorniczku? Kiryski zniosły mi ikrę. Tak, tak, tak. I to zniosły mi właśnie te naparcie, które kupiłem. Dokładnie te, które kupiłem, ponieważ samec jest tutaj z tym młodym swoim od dzisiaj. A jest niedziela gdzieś koło 17, także chyba tu jest od 4 godzin. Od 4 godzin tutaj jest. Z tym swoim potomkiem i jajka dostrzegłem tylko dwa. Były gdzieś tam w kotego Anubiasa. No i wziąłem je, zgarnąłem. Potem się zacząłem zastanawiać, kurde, gdzie jest cała reszta i czy w ogóle była. No oczywiście przypatrywam to akwarium i stwierdzam, mój kolejny błąd w aranżacji tego zbiornika. Jest tutaj za dużo roślin, żeby wyłapać, ale... No dobra. Też nie liczę na to, że ja potrzebuję odchować sobie 50 kirysków. Dla mnie, powiem wam szczerze, że wystarczy, jak sobie odchowam 10. I jeśli będą chodzić w tarło tak regularnie jak tamte, jeszcze teraz dołączy do nich ten samiec i może się skuma z którymś z tych samic jedną, to będzie dla mnie wystarczająco. No po prostu nie będę potrzebował więcej. Cóż jeszcze? No na razie w tym zbiorniku nie planuję nic więcej, tylko no, ten mieczek, żeby mi się tu rozmnożył. Jest tam jeden głupik samica, wsadziłem ją z głównego zbiornika. Nie wiem, czemu ją w sumie zostawiłem w głównym zbiorniku, ale jakoś ją wyłapałem. No i jest tutaj, oczekuję sobie na poród. No po prostu muszę troszkę też tych głupików podchować, bo nie wiem, ile tam mi zostało, no ale na pewno nie tyle, ile było. Znaczy podejrzewam, że dorosłych sztuk to tam jest i tak się kręci koło setki. Ale muszę mieć już jakiś przychówek następny na dodatek tam do tego głównego zbiornika. Żeby ta populacja nie wykruszyła mi się do małych rozmiarów. Głupikarium ogromne. Cóż więcej, te dwa jajeczka wsadziłem sobie do mojego małego akwarium 12, przepraszam, tego, którego miałem w kotłowni na parapecie. Zlikwidowałem je całkowicie. Potem pomyślałem, że nie będzie stało tak sobie luzem, także przyniosłem je tutaj do sypialni w miejsce tego rozszczelnionego. Jest sobie tutaj. Trafił tu filterek z 54 rozszczelnionej. Piaseczek został ten sam, wrzuciłem troszkę mchu. Filtr został porządnie wyczyszczony, ale żeby jakaś biologia się tutaj zaczęła dziać, tak więc woda w tym zbiorniku jest z tego zbiornika, z tej 84. No i wrzuciłem tam dwa jajeczka i no i zobaczymy. Albo zapomniałem, jak one powinny wyglądać, ale wydawało mi się troszkę białe te jajka, także nie liczę na cuda, ale w razie czego mam już przygotowany zbiornik na jajka od kirysów. Jak widzicie, jest blisko, żeby je przerzucić. Także bez żadnego latania, tylko zmoczyć rączkę i ściągnąć sobie tą ikrę z roślinek. No i tak tutaj się więcej nic nie pozmienia. Tak samo w tej kostce, powiem wam, że tam było naprawdę sporo tych małych ryb, ale chyba wszystkie mieczyki mi tam popadały, nie wiem. Tutaj jest może z 5 sztuk tych mieczyków. A powiem wam, że chyba to jednak był za mały zbiornik i na takie rybki, jakie tam miałem, te wielkościowo, było za gęsto chyba i za dużo było tych rybek. Nic tam praktycznie nie robiłem poza karmieniem, dlatego może też tam nie było za ciekawie.
Teraz ogołociłem ją całkowicie, praktycznie można powiedzieć, że 1/5 roślin zostawiłem. Reszta natomiast poszła do śmieci. Ciężko mi po prostu było tam cokolwiek wyłapać i jednak stwierdzam, że póki co niech sobie będzie tak jak jest. Nic tam więcej nie będę robił, niech sobie to powoli zarośnie. Restart był całkowity, także z myciem akwarium, z solą i oczywiście z płukaniem świru, chociaż nie miałem potrzeby płukać świru, ale po prostu powąchałem sobie go, nawet go nie było czuć żadnym, nie wiem, gnojem, w sensie jak, no wiecie, jak się akwarium ma sporo czasu, to jednak w tym podłożu znajdują się różne te odpadki, bakterie i wszystko. W ogóle go nie było czuć niczym, ten żwir. Bo z 54, która mi się rozczyniła, naprawdę ten żwir to walił konkretnie, nie? A tamten nic. No ale dobra, mogę go w sumie zostawić, bo tam zawsze jakieś bakterie byłyby na i nawóz na porost tych roślinek, ale spokojnie, myślę, pomalutku się tam będzie rozrastać i nic mi się tam nie spieszy z tym zbiorniczkiem. Niczym nie będę podganiał, podłoże zostało takie samo, aranżacja podobna. Wsadziłem sobie tam szczepki z tej czerwonej roślinki z głównego zbiornika na środeczek. Zobaczymy, czy się to przyjmie. Tamta roślinka już w głównym zbiorniku doszła mi do tafli wody, także prezentowała się fajnie, ale ją troszkę skróciłem, więc ze względu na to, że chciałem po prostu pozyskać te zaszczepki z niej, dlatego ją skróciłem. Cóż więcej, szykuje mi się, znaczy będzie mi się szykować przymuszony restart w głównym baniaczku. Nie wiem, nie chce mi się za bardzo tego robić, to jest raz. Drugie, no, szkoda mi trochę tego, bo naprawdę tam wszystko rośnie fajnie i biologia w tym zbiorniku jest fajna, ale będę chciał pozyskać jak najwięcej wody z tego zbiornika czystej. Bo nie wiem, ile tam może być wody. Akwarium jest 450 litrów, więc niech wody będzie 380 litrów, dajmy na to. Mam na szczęście taką w ogrodzie beczkę na deszczówę. Wymyję ją konkretnie. Znaczy spuszczę tą wodę, która w niej jest. Wymyję ją konkretnie karszerem. I tam chyba postawię sobie tą beczkę na tarasie i tak do niej będę spuszczał sobie tą wodę, żeby mi to przestało. A restart musi być zrobiony z tego względu, że będę za niedługo na urlopie. Znaczy miesiąc czasu jeszcze mam w sumie chyba do urlopu. Ale będę malował salon i wiecie, akwarium stoi na jednej ze ścian, więc żeby tam pomalować, muszę spuścić wodę i wszystko stamtąd wyjąć, żeby je przesunąć, bo waży swoje szafka samo z akwarium, no ale to nie była lekka w ustawieniu, a co dopiero ze żwirem. Tak więc restart nieplanowany będzie, ale to jeszcze miesiąc ponad mamy. Muszę zakupić jeszcze jakąś większą beczkę na trzymanie ryb. Myślę, że z 2 doby będą musiały być w tej beczce, zanim ja zaleję akwarium i wszystko zrobię tak, jak być powinno. Na pewno będę chciał bardziej poukładać te roślinki tam, żeby nie rosły tak jak do tej pory na dzikusa. Myślę, że tam będzie to akwarium rozdzielone na 2 części, jakąś może plażą, może plażę właśnie zrobię na środku. No zobaczymy jeszcze. Tu widzicie tego kieliska mojego malutkiego. No powiem wam, taki mały już nie jest, 2 cm ma. Fajnie, fajnie wygląda, żywy, energiczny. No i cóż. Na pewno sporo roślin się stamtąd pozbędę, bo nie będę chciał tak zarośnić tego głównego zbiorniczka. Dlatego no, po prostu budę na wyrzucenie. Na pewno będę tego pilnował. Powiem wam, że no, szczerze to się nie chcę tego przycinać. A pomimo tego, że się tego akwarium nie nawozi, jest praktycznie tylko
światło tam, które działa jakoś na te rośliny i odchody ryb, to jest wszystko, co tam jest na ich porost, a mimo wszystko idą w górę strasznie, tak więc trzeba to ograniczyć. No i cóż więcej wam chciałem powiedzieć. Jest tutaj w sumie teraz 4, 9 girysów, 4 gondojady i te głupiczki. No czekam na tego głupika, żeby się wykocił, także dojdzie mi tu kolejnych kilka młodych. I panią Mieczyk muszę odłowić do kotnika, żeby mi tutaj nie podganiała zbytnio tych maluchów, bo widzę, że jeszcze za nimi śmiga czasami. Obserwuję sobie, że wczoraj wyłowiłem te dwa jajeczka. Dzisiaj też się przyglądałem, ale nic nie znalazłem z tych jajeczek. Także będzie jeszcze u mnie rozmnażanie kirysków, tych tam parcich. Było tylko 5 sztuk, wziąłem 3. Reszta została dla kogoś. Myślałem, że samca tam nie będzie, bo nie chciałem brać dwóch samic, bo sobie pomyślałem, nie, no lepiej mieć jednak te dwa samce, dwie samice, żeby w razie czego nie zabrakło mi jednego kirysa do rozmnażania. Troszkę mam pewien zatęsknił za nimi. Jedna samica ma tutaj czarne oczy, ta akurat ma białe. Normalne. I jedna jest z czarnymi oczkami. Zupełnie inna od oczyma od całej reszty. Nie wiem, czemu tak wyszło. I chciałem je z powrotem, z tego względu, że naprawdę się do nich przyzwyczaiłem i nie opowiadałem wam, jak wtedy, gdy ta samica mojego samczyka umierała mi, on się trzymał z tymi śpiżowymi, ciemnymi kirysami i powiem wam, że podpływał do niej już tak dzień przed ich śmiercią, jakby na pocieszenie, próbował ją trącać, żeby z nim pływała. Naprawdę wzruszająca historia. Nawet ryby potrafią się zachować w takich sytuacjach. Także rybka chyba nie jest taka głupia i też tam jakieś swoje uczucia ma. Tak więc spodobał mi się tym bardziej te kirysy i zawsze u mnie tu będą miały byt. Ostatnio liczyłem, to mam już chyba ogólnie dorosłych kirysów około 25 czy 27, jakoś tak liczyłem, dokładnie sobie nie przypomnę, ale troszkę mniej niż 30 w każdym razie. Dobrze, są trzy zbiorniczki, to jakoś to idzie rozdzielić, bo to wiadomo, pływają przy dnie, tak więc żeby sobie nie wadziły, chociaż te wam powiem, że lubią się trzymać razem i sobie tutaj nie zawadzają. Nie ma między nimi żadnej walki, ani o jakieś terytoria, ani o panie, także panie się razem bawią. No i cóż, tyle u mnie. Życzę miłego oglądania meczu. Chociaż pewnie jak to do was dojdzie, to będzie już po meczu. Też czekam dzisiaj o 8:00. Zagra nasza drużyna. Może się uda i jeszcze kiedyś zobaczymy. Tak więc dobra, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymam kciuki. Pozdrawiam.